Nazywam się Katarzyna Galczak i zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści okrutnej autorstwa mojego brata Michała, którą przed chwilą miałam przyjemność przeczytać. Przyjemne, rozgrzane promieniami czerwcowego słońca popołudnie powoli zaczęło przechodzić w chłodny wieczór. Niebo wycisnęło z siebie kilka kropel nieśmiałego deszczu, który znikł niemal tak szybko, jak się pojawił, zostawiając po sobie jedynie lekko zroszoną ziemię i ten cudowny zapach, którego nie sposób pomylić z żadnym innym na świecie. Sulibor naciągnął na głowę szeroki kaptur i popędził muły. Wiedział, że przed zachodem słońca nie podejdzie pod Ortelsburg, ale chciał jak najwięcej drogi nadgonić, żeby następnego dnia choć trochę skorzystać z jarmarku. Zwierzęta przyspieszyły nieznacznie, by po chwili powrócić do wcześniejszego tempa. Mężczyzna zaklął pod nosem, narzekając na nie dający się pokonać upór mułów. Z każdą chwilą słońce schodziło niżej i niżej, aż w końcu schowało się za drzewami i zupełnie już go nie było widać, jedynie jego blednącą z minuty na minutę aurę. Kupiec minął ścieżynkę odchodzącą w prawo, prowadzącą do jednej z okolicznych osad. W miejscu, gdzie dróżka łączyła się z traktem, na rozstaju stała niewielka kapliczka z nadpruchniałego lipowego drewna, przyozdobiona zwiniętymi leśnymi kwiatami. Sulibor uczynił na piersi znak krzyża i nie zatrzymując się ruszył dalej. Za drzewami, pośrodku polany dostrzegł ludzką sylwetkę. Przyjrzawszy się uważnie stwierdził, że musiała to być kobieta. Szła powoli w stronę lasu, sunąc niemal nad ziemią z szeroko rozpostartymi ramionami, oglądając się na wszystkie strony, zupełnie jakby kogoś szukała. Blada była całkiem i twarz smutną miała niezmiernie, co z daleka nawet już było widać. Pozdrowił ją Sulibor oszczędnym ukłonem i ponaglił muły. Nie odpowiedziała mu jednak, a kiedy po chwili ponownie spojrzał w tym kierunku, już jej tam nie dojrzał. Albo poszła w swoją stronę, albo rozpłynęła się w powietrzu, pomyślał, zdecydowanie obstawiając pierwszą możliwość. Szkoda niewiasty. Zbłądziła może, albo jaka pomylona. Podrapał się po głowie, przez chwilę tylko rozważając, czy niewieście z pomocą wypadałoby pójść. Jako że ściemniać się poczęło, a jej już wypatrzeć w gąszczu nie zdołał, ruszył w swoją drogę. Dreszcz jednak przeszedł po plecach Sulibora, gdy tak sobie pomyślał, jakby to było, gdyby w jej skórze miał się znaleźć i bezbronną niewiastą będąc po ciemnym borze samotnie się poniewierać. Ciemno, chłodno, każdy szelest wystraszyć może i co najmniej niepokój wywołać. A jakby się zdarzyło, że zwierz groźny zaatakuje? Trzeba by jej po lesie szukać, wóz z mułami bez opieki zostawić. A jak mu wilcy muły opadną i zwierzęta z całym dobytkiem między drzewa ujdą? Wzdrygnął się i odegnał od siebie nieprzyjemne myśli. Miast nad tym dumać zajął się rozmyślaniami nad targiem, na który zmierzał i nad tym, ile uda mu się na nim sprzedać towaru, upakowanego na wozie i w sakwach na grzbietach mułów. Miał ze sobą kilka garnców przedniego miodu zebranego z leśnych barci, skóry różne, z borsuków, wilków, niedźwiedzi, a i zajęczych kilkanaście skórek pomniejszych, które z pewnością na pniu się rozejdą wśród mieszkańców Ortelsburga. W jednej sakwie wiózł flaszki z okowitą, którą na owocach jałowca upędził samodzielnie. Siła w niej była ogromna, a kto raz jej pokosztował, na zawsze już smak sobie zapamiętywał, bo podobnej próżno było szukać na całych Mazurach. Sulibor liczył, że na jarmarku co najmniej kilka kramów płatniczych będzie, na których część skór na noże i narzędzia pozamieniać mu się uda. A jak humor dobry mieć będzie i utarg pomyślny, to może i świecidełka, jakie kupi dla swojej medy, co by jej radość sprawić. Bywali na jarmarkach częstokroć kupcy z Germanii, albo i dalszych stron, z krajów Franków, Italii, a nawet z nad Bosforu. Z pięknymi rzeczami zaiste przyjeżdżali, jakich próżno było na co dzień szukać po kraju. Przywozili bransolety srebrne i złote, diademy szlachetnymi kamieniami wysadzane, pierścionki tombakowe i wiele innych klejnotów, które bez problemu nowych właścicieli, a zazwyczaj nowe właścicielki, znajdowały. Z nadbałtyckiego wybrzeża przyjeżdżali także kupcy, u których w najprzedniejszej wcale biżuterii z jantaru przebierać można było do woli. Przywozili sznury korali, szkatułki, naszyjniki, grzebyki wymyślne, a czasem bursztynowe kule, w których przyrodzie tylko znanym sposobem uwięzione były owady,
całkiem jakby za życia w płynnym jantarze zatopione. Dotarł Sulibor na skraj lasu, w sam czas, żeby ostatnie mdłe blaski zachodzącego słońca na horyzoncie jeszcze zobaczyć. Za sobą miał bór gęsty, który od 2 dni traktem przemierzał, przed sobą łąki i pastwiska, za którymi jeden jeszcze las go czekał, a za nim już niedaleko do murów Ortelsburga było. Najpóźniej następnego wieczora spodziewał się dotrzeć do bram grodu. Odciążył muły i przywiązał do wozu stojącego na brzegu łąki, żeby podjadły świeżej trawy. Pakunki zdjęte z ich grzbietów starannie ułożył pod drzewami, zakrywając na wszelki wypadek grubą derką. Nie zwlekając zbytnio, zabrał się za przygotowania obozowiska. Nazbierał suchych gałęzi, pamiętając przy tym, by nie odchodzić od swoich towarów dalej niż na odległość zasięgu wzroku. Sprawnie rozpalił ognisko, nad którym ustawił prowizoryczny rożen. Bezchmurne niebo zapowiadało raczej łagodną noc, więc uznał, że do snu starczy mu jedna rozciągnięta na ziemi skóra i druga do przykrycia. Na drzewcu rożna obsadził całkiem porządnie sadłem obrośniętego zająca, którego udało mu się ustrzelić z procy zupełnie przypadkiem, kiedy za dnia dla wprawy sobie nią z nudów ćwiczył. Szczęśliwym trafem kamień posłany w zarośla ucelował w szaraka, który akurat tamtędy przemykał. Sulibor pomyślał, że musi dobry duch, jaki nad nim czuwał, zsyłając mu zacną całkiem strawę na wieczór, zdobytą bez żadnego wysiłku. Pierwsze krople tłuszczu wytapiającego się z zajęczego mięsa zaskwierczały w kontakcie z żarem płomieni. Mężczyzna odruchowo oblizał usta na myśl o zbliżającym się posiłku. Wsłuchał się w odgłosy lasu, który zwolna budził się do nocnego życia. Gdzieś pośród drzew rozległo się pochukiwanie puszczyka, któremu zawtórował odgłos innego ptasiego drapieżnika, znacznie już bliżej obozowiska. Od bezdrzewnej strony zagrał nieśmiały żabi rechot. Niedaleko musiały być widać moczary. Z zupełnej oddali dobiegło zawodzenie wilka, którym pewnie w księżyc zapatrzon zaśpiewać do niego postanowił. Sulibor ucieszył się, że wilcze zawodzenie daleko od niego było, ale dla pewności dorzucił drew do ognia, pamiętając, że jedynie jego blask pomóc mu może w uniknięciu spotkania z groźnym zwierzem, który jak wiadomo z natury do płomienia nieprzyzwyczajon, w strachu szerokim łukiem go omija. Ciepło przy ogniu było i przyjemnie, więc mężczyzna rozłożył się na miękkiej, niedźwiedziej skórze, z ulgą prostując zmęczone nogi. Zapatrzył się w gwiazdy, w zadumę popadając. Myśli jego powędrowały w dalekie całkiem rejony, kiedy zastanawiać się począł nad tym, jak daleko gwiazdy owe być musiały i co dalej za nimi kryć się mogło. Mówił mu kiedyś stary Lubomir, co najwięcej wiosen miał spośród wszystkich ludzi w osadzie, że gwiazdy dalej są, niźliby jemu przyszło wędrować bez ustanku przez żywot cały. A wiele z nich dawno już zgasło. Jeno ich blask długo do oczu ludzkich wędruje, z czego wszystkim zdaje się, że świecą jeszcze. Zadumał się przeto kupiec, wspominając słowa Lubomirowe, w gwiazdy zapatrując się z tęsknotą i zaciekawieniem wielkim. Niepojętym świat mu się wydał i nieodgadnionym. Tyle tajemnic przed człowiekiem kryjąc, a kilka zaledwie pozwalając mu poznać. Tak głębokim rozmyślaniom Sulibor się oddał, że całkiem nie zauważył młodziana, który zwolna do jego małego obozowiska się zbliżył, z mroku nocy nagle się wyłaniając, jakoby z mgły czarnej wychodził. Nieznajomy kroków kilka od ogniska się zatrzymał i zdjął z głowy kaptur, którym głowę przed nocnym chłodem miał nakrytą. Można się do was przysiąc? Zapytał głosem cichym, acz dźwięcznym i przyjemnym bardzo. Sulibor ocknął się z zadumy wystraszony. Zerwał się na równe nogi i do pasa sięgnął, gdzie nóż miał przytroczony. Nieznajomy cofnął się nieco i dłonie nagie, bezbronne przed siebie wyciągnąwszy, mężczyźnie czym prędzej pokazał. Podarujcie, panie, żem skradając się do was podszedł, rzekł potulnie. Nic złego nie mam w zamyśle. Jeno gdym ogień zobaczył, pomyślałem sobie, że może miejsce by się dla mnie przy nim znalazło. Sulibor uważnie spojrzał na gościa, twarz jego dokładnie studiując. Zobaczył lico chude, pobladłe, z oczami okolonymi szarym cieniem. Usta młodziana sinnymi się wydawały. Widać zmarznąć zdążył,
gdy tak chłodną nocą las przemierzał jedynie w lichą pelerynę odziany. Nadzieja w oczach młodziana nader czytelna była i prośba bardzo grzeczna, przeto nie namyślając się dłużej, a i serce przyjazne z natury do ludzi mając, poprosił go Sulibor do kompanii i miejsce przy ogniu pokazał. Szczęśliwy chłopak czym prędzej usadowił się przy kamieniach, które granice ogniowi wyznaczały i wyciągnął ku płomieniowi zgrabiałe ręce. Uśmiech błogi zagościł na twarzy nieznajomego i od razu zdrowszym się wydał i coraz żywsze kolory na policzkach jego pojawiać się zaczęły. Uśmiechnął się i Sulibor, kontent z dobrego uczynku. Jak cię zwą, jeśli spytać nie przeszkoda? Zagadnął. Młodzieniec poły płaszcza rozchylił, trochę się już rozgrzać zdążywszy. Milan mi dano, gdym na świat przyszedł, odparł, uśmiech szeroki na twarzy przywołując. Mnie, Sulibor, wołają, rzekł tedy mężczyzna. Na targ do Ortelsburga zmierzam, trzeci dzień drogi kończąc właśnie. Milan pokiwał głową, na sakwy pod derką skryte zerkając. Wielki tam targ zaiste ma miejsce, przyznał. I dobre towary szybko przedać można za pieniądz wysoki, bo kupców siła z całych Prusów się zjeżdża i z dalszych znacznie miejsc jeszcze, sławą ortelburskiego jarmarku zachęcona. Bywałem ja tam często nawet, jako że moja wioska niemal pod samym grodem się znajduje. Duże to miasto i zacne, a rycerze zakonni dbać się zdają o to, by mieszkańcom dobrze się żyło, choć po prawdzie srodzy to włodarze być częstokroć potrafią. Prawda to, przytaknął Sulibor, róż nad ognia zdejmując, jako że zając upieczon już mu się zdał i do zjedzenia gotów. Poczęstunkiem nie pogardzisz chyba, rzekł do gościa, kawał mięsa nożem odkrawając i podając mu na ostrzu. A i napitek jakiś się znajdzie, żeby noc cieplejszą, a przyjemniejszą nam była. To mówiąc, wyciągnął z tobołka gąsiorek niewielki, po szyję miodem napełniony i podał go Milanowi. Dziękować nie wiem, jak za tak zacną gościnę, ukłonił się przybysz. Za dnia nie marzyłbym nawet, że tak dobrego człowieka nocą w lesie przyjdzie mi spotkać. Sulibor machnął ręką, uśmiechnąwszy się pod nosem i pakując do ust pokaźny kawał upieczonego mięsa. Nie godzi się to w naszych stronach inaczej postąpić i w potrzebie człowieka nie poratować, stwierdził, przeżuwając. A i mnie samemu weselej będzie, bo to i raźniej pogadać można i dowiedzieć się czego, a opowieści jakich posłuchać? A jakich to opowieści jesteście ciekawi? Podjął zachętę Milan, przepijając kęs strawy łykiem miodu. Bo powiedzieć muszę, że trochę ich znam. Ucieszył się na te słowa Sulibor, a radości nie kryjąc wyszczerzył się w szerokim uśmiechu. Takoż widzę, żem przednio trafił. Trafiliście, przyznał młodzian. Więc jeśli konkretnej historii chcecie, tedy wyjawcie, o czym najchętniej posłuchacie. Mężczyzna przejął od Milana gąsior i przepłukawszy gardło jego zawartością zastanowił się. Na początek, jakoś rzekł, że gród ci jest bliski, odezwał się po chwili. O Ortelsburgu mi co ciekawego opowiedz. Gość kiwnął głową na znak, że życzenie kupca przyjął. Wiele opowieści z tego będzie, zaczął. Jako, że ile o grodzie samym mówić można. Jednakoż co nieco powiedzieć mogę. Otóż, jakem sam w opowieściach słyszał, zaczęło się wszystko, kiedy w nasze strony rycerze zakonu maryjnego się sprowadzili i zamek warowny pobudowali. Kole niego to właśnie poczęli się ludzie osiedlać, z czasem gród tworząc, którym coraz większy z każdym rokiem się stawał. Zakonnicy wstrętu osadnikom nie robili, a w wielu przypadkach pomagali nawet, co dla nich nie bez korzyści pozostawało, jako że dobra wszelakie przyjmowali w podzięce za opiekę i życzliwość. Spokojni ludzie w Ortelsburgu żyją i przyjaźni, co pewno poznać mogłeś, jeśliś na wcześniejszych targach bywał. Jezioro jest ci pod samym grodem, takoż znajome wszystkim, co tam bywali. Piękne i głębokie, a woda czysta w nim, jak w rzadko którym, i ryb rozmaitych pełna. A liści powiadają, by po zmroku się przy nim pilnować. Sam nieraz słyszałem o utopcach, które z toni jeziora wychodziły i porywały ze sobą nieostrożnych, nigdy ich już żywym nie oddając. To wszelako duby smalone jeno mogą być, bo każdy, co opowiada o nich, mówi, że sam słyszał tylko, ale żaden nie widział. Sulibor uśmiechnął się pod wąsem i ponownie puścił w róg gąsiorek. Historie takie wszędy się pojawiają, gdzie woda jest,
Przy jeziorze o utopcach ludzie opowiadają, a niedaleko bagien o bagiennikach zadrwił. Wcale nie oznacza to, że owe stwory nieprawdą muszą być, odparł szybko Milan, nad ogniem się pochylając. Takoż niczego takiego nie twierdzę, obronił się Sulibor. Tyle jeno, że sam nigdy żadnego z nich na oczy nie widział, a w wielu już miejscach bywałem i różen dziwy widział. Zawsze ci na koniec okazywały się to drzewko nary powyginane w kształty dziwne albo szum wiatru w wycie zwierza naśladującego. Milan ochoty na opowieść nabrał i odezwał się w te słowy. Widzę, żeś prawdziwie strasznej historii jeszcze do tej pory zatem nie poznał, która by cię o istnieniu świata nadprzyrodzonego przekonać mogła. Pozwól mi tedy popróbować z moją opowieścią, która nade wszystko prawdziwą będzie takoż i straszliwą i smutną wielce. Na twarzy Sulibora uśmiech szeroki się pojawił, ale wcale nie kpinę pokazujący, lecz zadowolenie na kolejną opowieść. Usadowił się przeto wygodnie, uprzednio nowych gałęzi dla podtrzymania ognia dorzuciwszy. Mów. Posłucham bardzo chętnie, zapewnił. Młodzieniec jako i on wygodniej usiadł, ręką się jedną podpierając. Otóż wiedzieć ci trzeba na wstępie, że to, co opowiem, w istocie miejsce miało. Nie tak dawno temu to się działo, ale też nie ostatnimi laty. Roków minęło od tego czasu, przeszło tuzin musi, ale i parę więcej, nie mniej raczej. Śladem tamtych wydarzeń, o czym uprzedzić muszę uczciwie, ponoć ludzie w tym właśnie lesie, co za plecami twoimi rośnie, duchy widzą. Ale czyje, to na koniec powiem, żeby na samym początku opowieści nie psować. Było to więc tak, że czasu pewnego pod murami Ortelsburga, na brzegach jeziora i w lesie znajdować poczęto ciała martwe tych, którzy jeszcze dnia wcześniejszego między żywymi chodzili, zdrowiem pełnym się ciesząc. Z początku kilka to jedno trupów było, co je na palcach jednej dłoni policzyć było można. Dwie niewiasty i jeden młodzian, chłopie po prawdzie jeszcze. Każdy z nich co do jednej kropli z krwi wypite było, a śladu po niej nigdzie przy truchłach nie znaleziono. Ludzie coraz bardziej bać się poczynali, bo co kilka dni nieboszczyków przybywało, a każdy tak samo krwi był pozbawiony do cna. Jako przestrogę owe zajścia traktowano i straszono młodych, bo tylko młodych trupy znajdowano, by po nocy w chałupach siedzieli, miast łazić, gdzie im się widziało. Mówiono, że to utopce z jeziora wyłażą i ludzi porywają, ale szybko ktoś rozeznany zauważył, że jakby to utopce były, to by ciał nie ostawiały, a w wodę zabierały ze sobą. Baby, które czarami się parały, mówiły, że to robota strzygonia albo wąpierza. Wszystko bowiem pasowało do jednego i drugiego, bo oba, jak wiadomo, krwią ludzką się żywią, częstokroć wypijając człowieka całą i życia ofiary pozbawiając. Zebrali się przeto mieszkańcy Ortelsburga i wąpierzy, a strzygoniów wypatrywać z widłami i pochodniami poczęli. Co i jeden za pazuchą kołek zastrugany miał ze sobą, którym cień potwora zamierzał przekuć i odesłać tym samym z naszego świata. Groza zapanowała w grodzie ogromna, a że ciała wciąż nowe znajdowano, a w żaden sposób nie udało się okrutnika upolować, pomyślano, by po pomoc do zakonników z zamku się udać. Jako ukazało się w rozmowie z komturem, także w murach zamkowych znaleziono dwóch młodych rycerzy, takoż samo ze krwi całkiem wypitych. Komtur mocno sytuacją rozjuszon, siłę rycerzy zawezwał do poszukiwań, a tego, kto strzygonia czy też wąpierza upoluje, obiecał sowicie wynagrodzić. Gorzej się jeszcze wtedy po prawdzie porobiło, bo ludzie wilkiem na siebie patrzeć poczęli, bacząc na innych, czy któryś przypadkiem przymiotów potwora nie posiada. Gromady rycerzy w las się zapuszczały, przeszukując zarośla, wykroty i różne kryjówki możliwe, ale z niczym ten sam las opuszczały. Boleść największa była w tym, że czego by nie próbowano, to wciąż przybywało nieboszczyków. Za każdym razem coraz straszniejsze to były odkrycia. Otóż obok krwi braku zauważono kolejne ślady okrutnika. Ofiary coraz częściej miały brzuchy pootwierane i trzewi pozbawione, co pewnikiem wyjedzone były, choć nikomu rzeczy takie w głowie się pomieścić nie mogły, żeby wnętrznościami ludzkimi się karmić. Wszystko, co próbowano uczynić, zdawało się kończyć niepowodzeniem. Zanoszono modły błagalne, ofiary pokryjomu ze zwierząt niektórzy składali,
a trupów wciąż przybywało. Ci, co więcej już tego wytrzymać nie byli zdolni, opuścili Ortelsburg, zabierając w pośpiechu tyle, ile zdołali unieść ze sobą. Wyglądało na to, że okrutnik umyślił sobie gród cały wymordować i ratunku od tego żadnego widać nie było. Jednak dnia pewnego, o wczesnym świtaniu, jeden z zakonników, który na murach wartę trzymał, dostrzegł w dole postać, która pochylona nad czymś trzęsła się okrutnie i dźwięki mało przyzwoite wydawała. Przytomnie się ów rycerz zachował, bo miast wrzasku narobić, kompana znalazł i po cichu postanowił tajemniczego człeka podejść. Takoż zrobili, ale kiedy blisko celu się znaleźli, mimo woli hałasu na gród cały narobili. Zastali go bowiem, gdy się pożywiał, a widok ten takim przerażającym był dla nich, że nerwów nie utrzymali i jeden przez drugiego krzyczeć poczęli. Ofiara z rozpłatanym korpusem na trawie dogorywała, podczas gdy morderca ciepłe jeszcze trzewia gołymi rękami z niego wyrywał i do gęby kładł, mlaskając z lubością i delektując się tym osobliwym specjałem. Uszedł tedy na ich wrzaski wówczas okrutnik. Odkrycie poczynione przez rycerzy zdemaskowało wszak ludojada, który w wielkim strachu trzymał okolicę całą i sobie tylko znanymi sposobami, obławom różnym i częstym uchodził. Mordercę rozpoznano w osobie młodego człowieka, jednego z mieszkańców okolicznych wiosek. Zwyczajnego całkiem i nikomu do głowy by nie przyszło, żeby taki jak on mógł być okrutnikiem. Niewiadomymi mocami pobudzany krwi ludzkiej łaknął, a gdy się w niej rozsmakował, szybko apetytu na więcej nabierać zaczął. Młodych sobie upodobał i mordował tedy tych, którzy nocą w jego szpony wpadali, a gdy na nikogo nie trafiał, porywał ofiary z ich domostw. Nie doszukano się u niego ani śladów wąpierza, ani strzygonia cech żadnych. Medycy, których do niego wzywano, i ludzie inni, którzy zarzekali się, że potwora rozpoznać potrafią, zgodnie stwierdzili, że w każdym calu jest to człowiek zwyczajny pod tym względem, że budową ciała i duszą normalnym jako inni ludzie był. Od nich odróżniało go jednak okrucieństwo niesłychane i owe krwi pragnienie, niespotykane wśród innych ludzi. Skryba zakonny doliczył się na koniec ponad 3 tuzinów nieboszczyków, którzy z ręki młodego okrutnika zginęli. Komtur ogłosił, że wobec tak jasnych dowodów żadnego procesu prowadzić nie będzie, a winnego wobec mieszkańców Ortelsburga publicznie rozkazał poćwiartować, naznaczając, by cierpienie mu zadać powoli i dokładnie, a mieszkańcom pokazywać wszystko, co by sprawiedliwość i satysfakcję poczuć mogli. Nic jednak nie wyszło z zaplanowanej egzekucji, bowiem lud rozwścieczony porwał okrutnika z wozu, gdy go na szafot wieziono. Gołymi rękami rozszarpali mordercę, nie pozostawiając po nim niczego poza kilkoma strzępami koszuli i plamą krwi, którą szybko ziemia wchłonęła i ślad wszelki po zwyrodnialcu raz na zawsze zatarła. Jeszcze tego samego dnia znaleziono matkę złoczyńcy, która na progu własnej chałupy skonała z rozpaczy, wbijając sobie drzazgę prosto w serce. Ludzie potem mówili, że wiedzieć musiała o tym, co syn jej robił i jakim czynom po nocach się oddawał. Ale że miłowała go ponad wszystko na świecie, poznać nikomu po sobie nie dała, że tajemnica tych czynów okrutnych była jej wiadoma. Od czasu tamtych wydarzeń w lasach tutejszych spotkać można przeto widmo kobiety, która wałęsając się po okolicy, syna swego wypatruje, a nocami jęczy żałośnie w tęsknocie za swym ukochanym dziecięciem. Milan przerwał opowieść. Zapadła całkowita cisza, w której słychać było jeno trzaski płonących gałęzi. Na twarzy Sulibora widać było skupienie ogromne i trwogę, jako że przypomniał sobie postać kobiecą, którą spotkał o zmierzchu na leśnej polanie i uświadomił sobie właśnie, że ani chybi z duchem prawdziwym się spotkał, z którym okrutna historia się wiązała. Widzę, żem poruszył cię swą opowieścią, zauważył ściszonym głosem Milan. Sulibor w milczeniu pokiwał głową, trawiąc w myślach to, co usłyszał i zobaczył. Na koniec uczynił na piersi znak krzyża. Zaiste, przejmującą historię mi opowiedziałeś, przyznał. A choć straszną i okrutną,
to ciekawą niezmiernie i do rozmyślunku dającą. Trzeba ci bowiem wiedzieć, że mnie dalej jak dzisiaj tuż po zachodzie słońca widział owego ducha, o którym prawiłeś. Coś mi się zatem widzi, że zmienić będę musiał swoje postrzeganie i to, co za bajanie brać zwykłem, teraz prawdziwym mi się zdaje, przez co wiara większa w mym sercu, ale i trwoga tegoż. Tak czy inaczej wypada mi podziękować ci za opowieść, co niniejszym chętnie czynię. To mówiąc, Sulibor ukłonił się nisko w pełni powagi. W tym samym momencie szelest jakowyś rozległ się między drzewami tuż za plecami Suliborowymi. Mężczyzna obrócił się wystraszony, ale nie dojrzał niczego. Jeszcze przez chwilę uważnie na zarośla patrzył, po czym na powrót w stronę ogniska wzrok skierował. Chyba nie wystraszyłem cię zbytnio, przyjacielu, zatroskał się Milan. Upiwszy porcję miodu, podał nad ogniem gąsiorek jego właścicielowi. Nawet jeśli to mrad wielce, że sam na noc nie ostaje, odparł Sulibor z ulgą, przyjmując naczynie z rąk młodzieńca. Po tak okrutnej opowieści istotnie włos na głowie człowiekowi się jeży i o sen trudno, gdy wokół ciemność i dźwięki różne niespokojne, a w umyśle świeże wspomnienie historii okropności i zjawy napotkanej. Na łące odezwały się niespokojnym rżeniem muły, wyraźnie czymś spłoszone. Milan uniósł wzrok znad płomieni ogniska i spojrzał za plecy Sulibora. W jego oczach pojawiły się czerwone iskierki, a twarz w jednej chwili zmieniła wyraz ze spokojnej i przyjaznej na prawdziwie nieludzką. Blask ogniska rzucił upiorne światło na blade oblicze Milana. Między rozchylonymi wargami młodzieńca błysnęły długie, ostre zęby. Sulibor zamarł bez ruchu, przejęty trwogą. Patrzył jedynie z przerażeniem na potworne oblicze swojego kompana. Poczuł czyjąś obecność za plecami, niepokojącą i złowieszczą. Powiew lodowatego powietrza przemknął po karku mężczyzny. Chciał zerwać się i uciec najdalej, jak tylko się da, ale zastygł w miejscu, sparaliżowany strachem. Jest tu z nami ktoś, kogoś niedawno spotkał, szepnął w jego stronę przemieniony nie do poznania Milan. Sulibor czuł, jak z wszystkich jego członków odpływa krew. Na twarzy poczuł straszliwy gorąc, a w trzewiach pożar prawdziwy. Och, kochana rodzicielka w końcu mnie znalazła, rzekł Milan, spoglądając za plecy Sulibora. Pójdź do nas, Matulu. Mój przyjaciel poznał już prawie całą naszą okrutną historię.